Halo, halo! Dobry, dobry! Wieczór, wieczór! Z tej strony Rogalus. Tak, to ja. A wy na drugiej stronie monitoru, tak? Czy nie? Nie wiem. Ale dzisiaj mam pokazać wam grę. Albo pokazać. Jaka pokazać? Wy na pewno ją znacie. Jak lubicie, to oczywiście Modern Blade'a. Ale to nie dla każdego, prawda? Ale to jest Modern Blade, ogniem i mieczem, albo Modern Blade with Fire and Sword. Na modyfikacji Stadati Mod. Mod, który wprowadza do gry, jakby powiedzieć, ulepszoną wersję ogniem i mieczem Dzikie Pola. Bo dodaje nowe twierdze, nowe miasta i chyba nowe jednostki, ale też więcej NPC-tów. Także nie będę przedłużał. Zapraszam. Mam, widzicie nawet. Stadati Mode. Witaj Modern Blade, ogniem i mieczem, wędrowcze. Zanim rozpoczniesz grę, musisz stworzyć swoją postać i wybrać poziom trudności gry. No dobrze, moi drodzy. Chyba na średnim zagramy? No dobrze, no. Trzymaj konia, jeźdźce. Nastały ciężkie czasy i różnych można spotkać. Powiedz najpierw, ktoś ty? Oczywiście mężczyzna. What is your nationality? Moja narodowość, tak? To już ci mówię. To już ci mówię. Wiecie co? Nagramy, tak? Zagramy sobie najpierw, że jesteśmy Polakiem, a potem jak się spodoba seria, to sobie jakoś inną zagramy, nie wiem, kimś innym. To Polisz. Jaka będzie polityka zapisu gry? Pozwól mi wyjść z gry bez zapisu. No. Kontusz, czapka, bochen chleba, kosz jabłek, kurczak. Samouczek. Teraz wpisz w imię i rozdysponuj punkty atrybutów, umiejętności i broni. Możesz klikać różne elementy na ekranie, by poznać ich wpływ na postać. Spoko. Kurczę, w siłę też warto iść. No to pójdziemy tak, 9 siłę i po jednym punkcie w inteligencji i w charyzmę. Bo chcę mieć duży ten. O, tak zrobimy. O, perswazja też jest mocna, żelazna skóra. Atletyka niech będzie, posługiwanie się bronią i tarczą. Co mi to daje? Aha, okej, jakieś tam straty. Pierwsza pomoc i inżynieria. I nie pójdziemy sobie broń jednoręczną. I teraz tak, jak możemy się nazywać? Nazwijmy się może, nie wiem. Nie wiem, może Janko. O, Janko. Po prostu będziemy Janko. Janko. Okej, gotowe. To stosuj twarz postaci za pomocą przycisków i suwaków. Aby obrócić głowę, kliknij ją i przyciągnij myszką. Dobrze, my tu będziemy tu losować, zobaczymy co nam. O, ten mi się podoba, tej. Taki no Polak, taki Janusz. Znaczy, nie, to jest Janko. Jakie to są kolory? Zróbmy może coś takiego. O, coś takiego. A pokaż mi jeszcze włosy jakieś. Takie niech będzie, dobrze. To gotowe. Your travels have taken you to a small Cossack village on the outskirts of the wilderness. As you stroll past, the silence is broken by gunshot. Zobacz, co się dzieje. To zobaczmy. Welcome to With Fire and Sword. This is a short tutorial that will guide you through your first steps in the game. Let's begin with the basics. Move your mouse to look around and use Wzz for movement. Go to the fence ahead to proceed. No dobrze, to idziemy. That fence is blocking your way. Knock it over. You can attack in four different directions. Move the mouse up, down, left or right while clicking the left mouse button to execute an attack. No wow. Jakbym tego nie wiedział. Good, now on the defending. Defense is controlled by the right mouse button to defend
actively with a weapon, wait for your opponent to commence his attack. Then hold down the right mouse button. If your timing is right, you will automatically block in the correct direction. Super. No chodź tu, kozaku. Czekaj, czy ja mogę? No pokaż kierunek ataku. Nie chcę tego kierunku. Bo to jakoś mi... That guy out looks like he is up to not good. You would do better use a new skill, teach his lesson. Ała! Okej. No dobrze. Bandyta zostaje ogłuszony przez Janko. Excellent, look like there is more fighting to be had. That group of adventurers seem to expect a company. Wow, naprawdę wow. Super. Okej, idziemy dalej. To po prostu będzie ten Jacques de Clermont? Coś takiego chyba. Wow, keep your wits about these scoundrels. Card could come from everyone. What? Ale jęki, co? A Jacques de Clermont! Jacques de Clermont! Jest na pewno z Francji, ale mówi po polsku. Dziękuję za pomoc. W dzisiejszych czasach była przydatna, you know. Janko, to dla mnie zaszczyt, je? Jacques de Clermont. Chodź, lepiej poszukajmy jakichś koni i czmychajmy stąd, zanim pojawi się więcej tych przeklętych szubrawców i rzeźmieszków. Dobrze, mamy pokazane tam, żeby iść. No to tam idziemy. Okej. Okay. Great, you have a new toy. Press R to switch to first person view. This will make aiming your pistol easier. To fire, enhance your aim, hold down shift to zoom in. Less it to line up an accurate shoot, hold down the left mouse button. Wait until the recoil is smallest, then fire away. Shoot the padlock to proceed. Okay. Rzeczywiście. Aha. Don't forget to reload your gun. Press the left mouse button to do so. This is the padlock. Spoko. Grab your horse and ride away with your new friend. Get close enough to the horse. You see the word mount appear. Press E to mount up. No dobrze. Jezusku. Wonderful. Coś tam, że na wsadzie się jeździ i tak dalej. Nie będę musiał się oczytać. Za dużo tego. Okej, okay, fajnie. Dobra, Jacques de Clermont, witaj. Okej. Okay. Jeździmy za nimi, dobrze. Chociaż oni chyba sami nie wiedzą, gdzie jechać, moi drodzy, wiecie. Dobrze, więc... Look! More enemies on the horizon! Wow! Ale go wydupiło, ja pierdzielę. Co, ja jestem mistrzem tego? Pistoletu. Tylko żeby... No Jacques! No i dupa. Ale chyba zabici są. No dobrze. Pokonani bandyci, jej! Jacques de Clermont. Wielkie dzięki, nieznajomy. Sądzę, że masz do mnie kilka pytań na temat tych obcych ziem i ciężkich czasów. Oczywiście, wiele chciałbym się dowiedzieć. After defending the final enemy, return to talk with your new ally. Kontynuuj. Jacques de Clermont. Witaj, nazywam się Jacques de Clermont. Widzę, że jesteś człowiek dobry. Rozsiadaj konia i odpocznij przy ognisku. A póki kolacja nie jest gotowa, powiedz coś o sobie, jak cię zwą? Nazywam się Janko. Jak trafiłeś w te strony, panie? Dokąd podążasz? Jestem z rodziny Clermont z Langwedocji. Mój rodowód sięga czasu słynnego hrabiego zamku krzyżowców, Simona de Clermonta. Jednakże w odróżnieniu od mego wspaniałego przodka nie mam niwości rozległych ni tytułów wysoki. Służyłem w gwardii kardynała Mazariniego i świetną się opinię cieszyłem. Raz jednak na swoją... Nieszczęście, raz na nie swoje nieszczęście, wyzwałem na pojedynek niejakiego Dark Tagnana, porusznika muszkieterów królewskich. Wiedząc jak władam szpadą i pistoletem, postępny gaskończyk
postanowił nie ryzykować i zdołał przekonać królową matkę, że zamach przygotuje na młodego Ludwika. Tak więc noc przed pojedynkiem musiał uciekać z Paryża. Teraz podróżuje po Europie. Dobrze, moi drodzy. Ja nie będę, jakby powiedzieć, czytał innych rzeczy, bo my nie będziemy grać, jak on mówi, żeby mu pomagać i tak dalej. Zobaczycie, co ja będę chciał zrobić. Zobaczycie. Nie będę nawet się go pytał, co mam najpierw zrobić. Po prostu to opowie o tym, co jak. A dobrze. Dobrze, dobrze. Albo wiecie co, dobrze. Ja mogę dać, opowiedz pani, co tam się dzieje. Ale tu chyba będzie potem to po angielsku napisane, ale tego nie wiem, zobaczmy, no. A, okej. Okay. Dobrze, przecież dajcie sobie to. Zostawię wam, bo wiecie co, nie chcę tego ciągle czytać i tak dalej, bo mi... Jakoś mi się to nie chce, wiecie. Dobrze. Zgaduję, że przeczytaliście sobie. Opowiedz mi o... O wojsku zaporoskim. Kozacy, kozacy, jeszcze raz tak, kozacy. O Rzeczpospolitej! Tak właśnie! Husaria! Republika feudalna. Za księstwo moskiewskie! Bliat! Dobrze. Za Królestwo Szwedzkie. Dobrze. I o Hanacie Krymskim. Dobrze. Wstecz. A co i gdzie mogę tu znaleźć? No, wszyscy tu walczą o te ziemię. Polacy, Zaporożcy, Kozacy, Moskale, Szwedzi jeszcze. Hanaci Krymscy? Jakby ich nazwać? Hanat Krymski? Ale jakby tak bardziej tak powiedzieć. A Krymscy Wojownicy? Aha, tak to nazwali, okej. Okay. I czym poradzisz mi się zamiast pierwszej kolejności, mój panie? No i ktoś tu mi jedzie, rozumicie to, jak mam czytać? Nastały niespokojne czasy. Dlatego najemnicy, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie, są na wagę złota. Radzę rozpocząć od drobnych zadań. Będziesz mógł zorientować się w sytuacji. Walcz z rozbójnikami, zostań najemnikiem. Możesz towarzyszyć taborom lub zostać ochroniarzem. Później warto rozpocząć służbę o któregoś z władców. Otrzymasz żołd, czasem jakąś posiadłość, z której pojawia się dochody. Kiedy już zbierzesz wokół siebie wiernych wojowników i podwyższysz swoją reputację, będziesz mógł wziąć wyobrażenie twierdzę, dać wsparcie prezydentowi do tronu, a nawet zniecić powstanie. No cóż, miło wasz mości poznać. Pozwól, że wyruszę dalej swoją drogę. Radzę ci zajrzeć do Zamosza i wyjaśnić tam, jak się sprawy mają. Potem zaś udaj się do Smoleńska. Jeszcze polskiego Smoleńska. Jacques de Clermont. Dobrze, moi drodzy. To było dosyć takie krótkie i będzie krótkie ten odcinek. Jak możecie zobaczyć, Veliki Luki Fortress. Daję taką jedną takiego sneak peeka. Głowy postawce nie ma. Dobrze. Moi drodzy, dziękuję. I bywajcie na szlaku. Żegnam was.